Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy rozważali lekcję biblijną numer 8 zatytułowaną Umarli w Chrystusie. Część na niedzielę. Tekst pamięciowy. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. 1 do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 wiersz. Myśl przewodnia. Paweł ukazał Tesaloniczanom i nam wielką nadzieję na przyszłość. Obietnicę powtórnego przyjścia Jezusa. We fragmencie listu przeznaczonym do studiowania w tym tygodniu apostoł Paweł ustosunkowuje się do teologicznego nieporozumienia, jakie zaistniało wśród Tesaloniczan. Choć nie wiemy dokładnie, na czym polegało owo nieporozumienie, niektórzy wyznawcy najwyraźniej martwili się o losem wierzących, którzy umarli przed powtórnym przyjściem Jezusa. Wydaje się, że chodziło o różnicę między tymi, którzy umrą przed tym wydarzeniem, a tymi, którzy doczekają go jako żywi. W tym tygodniu zbadamy, co wiemy o sytuacji, która skłoniła Pawła do napisania 4 rozdział od 13 do 18. Wersety te nie tylko wyjaśniają zaistniałe nieporozumienie, ale także kierują czytelników ku pewnej podstawie, na jakiej możemy oprzeć się również dzisiaj. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom. Księga Amosa, 3 rozdział, 7 wiersz. Poprzez prorocką służbę apostoła Pawła Zbawiciel objawił nam wspaniałe prawdy dotyczące sposobu jego powtórnego przyjścia. Studiując te wersety z modlitwą, zastanów się nad zawartą w nich niesamowitą nadzieją dla nas. Część na niedzielę, sytuacja w Tesalonice. Przeczytaj 1 rozdział 4:13-18, wymień wskazówki sugerujące w tym fragmencie listu fałszywe wierzenia, jakie pojawiły się w zborze w Tesalonice i wywołały niepotrzebne zmartwienia tych, którzy je przyjęli. 4 rozdział od 13 do 18. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Wśród Żydów w czasach Pawła panowały różne poglądy na temat końca świata. Jeden z nich w jakiejś formie przedostał się do zboru w Tesalonice. Choć nie wiemy dokładnie, na czym polegał ten problem, wydaje się, że choć zakładał, że wszyscy wierni Boży będą mieć udział w przyszłym świecie, sugerował, że jedynie ci, którzy dożyją końca, zostaną zabrani do nieba, zaś ci, którzy umarli wcześniej, zmartwychwstaną, ale pozostaną na ziemi. W takiej sytuacji byłoby niepowetowaną stratą umrzeć przed końcem świata. Oznaczałoby to także rozdzielenie tych, którzy zostaną zabrani do nieba, od tych, którzy pozostaną na ziemi.
Gdyby Tesaloniczanie, do których pisał Paweł, dożyli końca świata, zostaliby zabrani do nieba podczas powtórnego przyjścia Jezusa, ale musieliby pozostać na ziemi swoich zmartwychwstałych, bliskich przyjaciół, którzy umarli wcześniej. Zatem nic dziwnego, że Paweł zaczyna 4 rozdział 13-18 wzmianką o niewiedzy panującej w zborze, a nie wyrażeniem wszak wiecie, czy sami bowiem dokładnie wiecie, które występują w innych miejscach listu. Zbór w Tesalonice nie znał pewnych ważnych faktów zawartych w proroctwach, które dotyczą powtórnego przyjścia Zbawiciela. A jednocześnie niektórzy wyznawcy przyjęli błędne wierzenia w tej kwestii. Gdy myślimy o proroctwach, musimy pamiętać, że nie zostały one dane po to, by zaspokoić naszą ciekawość co do czasu i szczegółów wydarzeń czasów końca. Proroctwa mają funkcję etyczną i moralną. Bóg uczy nas przez nie, jak mamy żyć. Mają one nieść nam wsparcie i wskazywać cel, zwłaszcza w chwilach cierpienia i straty. Właściwie zrozumiane proroctwa Biblii mają moc zmieniać życie ludzi. Innymi słowy, choć ważne jest, by wierzyć jak adwentyści, to znaczy wierzyć w biblijne proroctwa, jeszcze ważniejsze jest, by żyć jak adwentyści. Co to znaczy żyć jak adwentyści? Przedstaw swoją odpowiedź w klasie biblijnej. Dziękuję bardzo.